Nawiązanie trochę do mojego filmu Czemu grasz jeszcze Kałachem? Dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się podobnej sytuacji i wziąć pod lupę AUG versus M4A4, ponieważ gdyby wziąć pod uwagę te wszystkie najważniejsze elementy broni, to okaże się, że AUG jest lepszy od M4 pod prawie każdym względem, więc moje pytanie do was brzmi: czemu grasz jeszcze M4? No, taki wstęp. Jak to mam w zwyczaju, nie mam zamiaru zamęczać was dokładnymi wartościami, czasem przeładowania, szybkostrzelnością, super dokładnymi obrażeniami i takimi mega szczegółowymi rzeczami, bo myślę, że nie o to chodzi w porównaniu broni i 99% z nas za tydzień nie będzie tego w ogóle pamiętało, ok? Dlatego przyjrzymy się takim najważniejszym rzeczom, żeby móc gdzieś tam na prędce po prostu porównać te bronie. Najważniejsza rzecz, AUG kosztuje $50 więcej. Kiedyś była ta różnica dużo większa, AUG był droższą bronią i ten argument, że wybieramy M4, ponieważ zapłacimy mniej i kupimy dzięki temu jakiś granat dodatkowy czy coś, był ważniejszy. W tej chwili ten argument zupełnie odpada, chyba że dla kogoś z was decoye, czyli wabiki, tak? Są najważniejsze granaty w grze. No w sumie jest to prawda. Jak ktoś z was nie widział mojego filmu o wabikach, to nie daruję. Nie daruję. Jeśli chodzi o obrażenia, tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ M4 ma większe bazowe obrażenia, ale AUG ma większą penetrację pancerza. Czyli znów, jak to mamy rozumieć? M4 zada więcej obrażeń przeciwko nieopancerzonym przeciwnikom, tak? Jeśli terroryści wybiegną na nas na eko, to M4 zabierzemy więcej obrażeń, szybciej kogoś zabijemy. Natomiast AUG-iem zadamy więcej obrażeń, gdy przeciwnik ma na sobie kevlar. I tak tutaj myślę, że wszyscy znamy tę sytuację z M4, gdy zadaliśmy 96 w 4, czy 90 tam kilka obrażeń, tak? W 4 pociskach. Częsta sytuacja i bardzo frustrująca. Z AUG-iem może się to zdarzać troszeczkę rzadziej, bo broń nam zada właśnie te kilka więcej obrażeń i możemy kogoś zabić 4 pociskami zamiast 5, jak to często ma miejsce właśnie w M4. Odrzut obydwu broni jest bardzo podobny, jak sami teraz widzicie porównanie na ścianie. Jest to naprawdę podobna sytuacja i tutaj myślę, że nie ma jakiegoś większego problemu z nauczeniem się kontrolowania AUG-a. Również ta broń ma oczywiście celownik, tak? To jest najważniejsza przewaga też AUG-a nad M4 i sytuacja, która będzie nam przydatna na wielu mapach po stronie CT i również ze scope'em łatwiej kontrolujemy odrzut. I tak teraz na mapach typu Train czy Nuke, tak, gdzie te odległości walki mogą być często dużo, dużo wyższe, AUG będzie naprawdę świecił przykładem, co zresztą widać naprawdę na tym Majorze. Miałem w sumie mówić o tym w późniejszym etapie tego filmu, ale może powiem teraz od razu. Póki co, może zrobię podsumowanie, jak już tam to się skończy, ale póki co AUG radzi sobie naprawdę zdecydowanie lepiej, jest dużo częściej używany przez prograczy niż M4 oraz widać taką lekką przewagę na wszystkich mapach, że antyterroryści wygrywają więcej rund niż terroryści. Ten balance map, który był tam bliżej gdzieś 50 na 50, tak, czyli podobne ilość rund wygrywali i terror i CT, teraz antyterroryści zaczynają wygrywać coraz więcej rund. I pytanie, czy jest to właśnie być może przez częstsze używanie AUG-a? Zobaczymy. Znacząca przewaga AUG-a nad M4 to jest również fakt, że AUG może zabić przeciwnika jednym strzałem w głowę, gdy ma on na sobie hełm. M4 jest to niemożliwe, niezależnie z jakiej odległości. Natomiast z AUG-a na takie bardzo bliskie odległości, do kilku metrów, jesteśmy w stanie kogoś zabić w głowę. Nie za często będzie ta sytuacja wykorzystywana, że jednak na tak bliskie odległości z kimś walczymy, ale czasami może to mieć znaczenie właśnie, że tym pierwszym pociskiem kogoś trafimy i zabijemy headshotem po prostu. Przy M4 jest to zupełnie niemożliwe. Przewaga M4 nad AUG-iem, też taka w miarę istotna, która może gdzieś tam mieć znaczenie w niektórych sytuacjach, to fakt, że przeładowuje się tą broń dużo szybciej, a przeładowanie pełne AUG-a trwa naprawdę dużo i tutaj będzie znacząca różnica czasami w różnych potyczkach, że tego AUG-a możemy nie zdążyć przeładować, żeby zacząć z niego strzelać drugi raz, gdy terroryści gdzieś tam nas szybciej raszują, a my uciekamy i tak dalej, różne tego typu sytuacje. Także podsumowując, obie bronie są dobre, jednak w tej chwili AUG wraz z celownikiem sprawia, że na wielu różnych mapach korzystanie z tej broni na dalekie odległości może być dużo skuteczniejsze. Train, Nuke, czasami Dust 2, tego typu mapy, gdzie te odległości do walki są duże. Skorzystanie z celownika może nam naprawdę dużo pomóc i zadając większe obrażenia opancerzonym przeciwnikom, strzelając podobnie, koszt jest broni ten sam i wszystko mniej więcej bardzo podobnie, sprawia, że ten celownik może nam się naprawdę bardzo przydać i sprawić, że właśnie łatwiej wygramy jakąś tam potyczkę. Czy to sprawia, że AUG jest na pewno lepszy od M4 i w ogóle powinniśmy M4 wyrzucić do śmietnika? Pewnie nie, ale osobiście teraz naprawdę ciężko powiedzieć, żeby M4 była jakimś takim zdecydowanie lepszym wyborem i o, używasz AUG-a, to w ogóle nie umiesz grać i co ty tutaj w ogóle robisz. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!